tak myślałam, że nie będzie chciała udzielić wywiadu później. No i akurat robiłam wywiad z Sergiuszem, a ona akurat wyszła, więc nie złapałam jej. No i nagrałam story, że chlipałam, mówię, że już rezygnuję z kociołku, że Mania mi nie zrobiła wywiadu. Dostałam tyle wiadomości, żebym się nie przejmowała, nie płacz Kasia, coś tam, ja takie...